gdy zapłoną nagle świat, bez drożdża niż i przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odwierza czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, wróg przebytych kurz, cień siwe mgły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Szanowni Państwo, dziś świętujemy naszą niepodległość. Dziś świętujemy to, że Polska po 123 latach znowu jest na mapach Europy. Dziś wspominamy tych i czcimy pamięć tych, którzy za tą Polskę oddali życie za naszą wolność. Znajdujemy się właśnie w miejscu upamiętniającym żołnierzy, którzy o naszą wolność walczyli, żołnierzy batalionów chłopskich, czyli grupy konspiracyjnej, drugiej co do wielkości grupy konspiracyjnej ówczesnej Rzeczypospolitej, która walczyła o nasze wyzwolenie. Przede wszystkim bardzo dziękuję panu wójtowi za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj tutaj z państwem. Szczególnie, że możemy się spotkać i złożyć kwiaty pod pomnikiem batalionów chłopskich. Pod pomnikiem batalionów chłopskich, którzy bardzo często pozostają zapominani. Bardzo mało o nich mówimy. A trzeba pamiętać o tym, że to właśnie bataliony chłopskie odegrały bardzo istotną rolę w odrodzeniu się państwa polskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję, panie wójcie. Dla wszystkich państwa przekazuję najlepsze życzenia z okazji tego pięknego święta odzyskania niepodległości. Świętujmy razem wszystkiego dobrego. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta znów. Wyjątkowe święto, wyjątkowy moment, ażeby złożyć hołd bohaterom symbolicznie tu, przy pomniku naszych bohaterów, żołnierzy batalionów chłopskich, a w szerszym tego słowa znaczeniu tym wszystkim, którzy przez setki lat budowali naszą państwowość, tym, którzy przez 123 lata niewoli zachowali w sercu Polskę, umieli tą Polskę, wartości, które się z tym słowem wiążą, przekazać młodym tak, ażeby w 1918 udało się wysiłkiem wielu niepodległość odzyskać. Ale niepodległość to zobowiązanie, niepodległość to wyzwanie, niepodległość to wolność. Wolność to dar najcenniejszy, ale wolność to nie swawola. A żeby ta granica nigdy się nie zacierała, potrzebna jest odpowiedzialność i ten cudowny dar, jakże rzadki, jakże pożądany, jakże przez nas wszystkich właśnie jego najbardziej pragniemy, a więc wiara. Wiara w sukces, wiara w to, że uda się zjednoczyć dla wspólnej sprawy. Nasi przodkowie, nasi bohaterowie, których dzisiaj upamiętniamy, dali piękne świadectwo tego, że można, że tysiącletnie państwo mogło mimo trudów niewolą, mimo przysiężenia naszych odwiecznych wrogów, naszych wschodnich i zachodnich sąsiadów, wybić się na niepodległość. Dla nas dzisiejszych, obecnych, ważna jest teraźniejszość, twardo stojąc w dumnej rzeczywistości, w dumnej historii. Pamiętajmy o rzeczywistości, a rzeczywistość to zobowiązanie do pracy i współpracy i odpowiedzialności za czas, który mamy na tej ziemi właśnie po to, żeby tą ziemię czynić nam poddaną, ale też nam wszystkim przychylną. A po to potrzebna jest współpraca. Za współpracę, za
umiejętność współpracy, za to dzisiejszą obecność. Panie starosto, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Współpraca Twoja z naszym samorządem to jest właśnie dowód na to, jak można budować wspaniałą polską przyszłość tutaj właśnie na naszej drogowskiej ziemi. Bo od rodziny zaczynamy, poprzez wspólnotę wiejską, poprzez samorząd, przez całą naszą kochaną ojczyznę. Dzięki współpracy, szacunku do siebie nawzajem będziemy budować Polskę, mam nadzieję, taką, z której będą dumni nasi przodkowie, bo oni odchodząc, zostawiając nam to zobowiązanie, na to właśnie liczyli. Bardziej na to, żebyśmy nie zaprzepaścili tej ofiary, którą oni złożyli, niż na te piękne skądinąd kwiaty. Bo tak to wygląda, bo wolność to zobowiązanie, postarajmy się z tego zobowiązania wywiązać się jak najlepiej. Pragnę dołączyć się też do życzeń, które wypowiedział pan starosta. Świętujmy niepodległość, bo niepodległość nasza to świętość narodu, to święto narodu, czyli nas wszystkich. Nie ma ważniejszego święta jak święto nas wszystkich, narodu, tego wspólnego zobowiązania, które udało nam się przez wieki dzierżyć i mam nadzieję jak najdłużej tak się stanie. Za zgodę dziękuję, o zgodę, o współpracę Państwa wszystkich tu obecnych, Państwa radnych i wszystkich tu obecnych życzliwych nam mieszkańców. Bardzo proszę, bo to jest przepis na sukces, którego tak bardzo nam potrzeba w tak trudnych czasach, których teraz przyszło nam żyć. Dziękuję wszystkim za obecność. Raz jeszcze wszystkiego dobrego na to nasze piękne, podniosłe narodowe święto. Dziękuję bardzo. W dzisiejszym, po 123 latach, Polska odzyskała swoją suwerenność, zaczęła liczyć się na arenie międzynarodowej jako państwo podmiotowe. Wiele Polaków, wiele pokoleń Polaków i Polek walczyło o to, żeby nie zgasić ducha w narodzie, żeby nie dać się germanizacji, rusyfikacji. I wreszcie jest. 106 lat możemy świętować. I tak jak już tutaj wybrzmiało w homilii podczas mszy, którą wygłosił ksiądz Kazimierz Jóźwik, i tutaj pan starosta powiedział, że Polska to zbiorowy obowiązek. Rzeczywiście Cyprian Kamil Norwid, wielki poeta i społecznik, dążył, zabiegał, ale wielki zbiorowy obowiązek w naszej ojczyźnie to też są i zasady, wzajemny szacunek i jedność. I tego wszystkiego sobie i nam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Dziś wyrażamy hołd wszystkim, którzy walczyli, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do idei pokojowej funkcjonowania naszej niepodległej Rzeczypospolitej. Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Niepodległości zaczyna się od słów Norwida, że ojczyzna to nasz zbiorowy obowiązek. Ja także chciałbym przytoczyć inne słowa Norwida, który mówił, że bardziej cenię ludzi uczciwie wypełniających codzienne obowiązki niż bohaterskie czyny, bo te pierwsze nie dopuszczają do istnienia tych drugich. Módlmy się dzisiaj o Polskę ludzi normalnych, a nie bohaterów. Musimy mieć świadomość, że siłę Polski mierzy się nie tylko ilością i poziomem uzbrojenia, ale także jednością własnego narodu. Nam Polski, wolnej Polski, nikt raz na zawsze nie zagwarantował. Dziś powołujemy się na bohaterów, na ludzi wielkich i tak dalej. Przytoczę. Jan Paweł II, już dziś święty, do Solidarności w Gdańsku mówił, że Solidarność to jeden i drugi, a nigdy jeden przeciw drugiemu. Ostrzegał: strzeżcie się, żeby wasza wolność nie przemieniła się w swawolę. A znany zespół Bayer Full często w swoim refrenie śpiewał, że wszyscy Polacy to jedna rodzina. Czy to nie jest zadanie dla nas do przemyślenia? Podaj rękę drugiemu, uśmiechnij się życzliwie. Popatrz na jego sytuację ze zrozumieniem. To jest właśnie siła, to jest podstawa siły narodu. Bo możemy być bogaci, wielcy, mieć pieniądze i mieć duszę na ramieniu, bo coś nas niepokoi i tak dalej. A to wszystko, żeby temu zapobiec,
To wszystko jest w nas. I my to możemy. Postarajmy się. Dla Polski, dla przyszłości Polski. Bo pokój zaczyna się od nas. Od rodzin, od sąsiadów, od szczęśliwej, spokojnego środowiska, od dobrze funkcjonującej gminy. Dlatego też wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy mają wolę jedności, wolę pokoju i dziękuję władzom staroście, władzom gminy za tą ideę jedności, którą cały czas tu w naszej gminie, w naszym środowisku wprowadzacie. Mamy, tak na moje oko, mamy dziękować Bogu, zgodne środowisko ludzi po prostu traktujących się życzliwością na co dzień. I życzę, żeby było tak dalej. Legiony to rycerska bunta, legiony to ofiarny stos. Wypieprzony gada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życie los, na stos.